30%. Powtórzymy. Czasami tak się dzieje, jesteśmy na żywo. Ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, dlatego bardzo proszę, raz jeszcze spróbujmy. Uwaga! Od 1 lipca ceny prądu mogą wzrosnąć o ponad 30%, a ceny gazu nawet o ponad 40%. Razem możemy zatrzymać podwyżki. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który zatrzyma ceny energii i gazu na obecnym niskim poziomie. Chcemy, aby Polacy płacili niskie rachunki. Chcemy, aby Polacy mieli lepsze życie. Stop podwyżkom od lipca. Stop podwyżkom i w tej sprawie chciałbym, aby głos zabrał pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to, co zapowiedziała pani minister Hrynek-Kloska, to jest podwyżka rzeczywiście bardzo wyraźna, z 412 do 500 złotych, jeżeli chodzi o cenę za energię, a jeżeli chodzi o gaz, to z 200, tam z groszami, na 297 też z groszami. Krótko mówiąc, to są bardzo poważne podwyżki, które będą obciążały społeczeństwo, będą kolejnym krokiem w stronę obniżania stopy życiowej. I dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu. Przeciwko temu dlatego, że to jest odrzucenie polityki jedynie rozsądnej, jedynie zmierzającej ku temu, by w Polsce stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale żeby rosła. Taka polityka wymagała osłon i myśmy takie osłony, nazwane tarczami, utrzymywali. Natomiast nasi następcy to odrzucają. Te zabezpieczenia, które zostały zaproponowane, te bony, to jest coś, co nie ma tak naprawdę większego znaczenia. To jest żadna osłona. Na to trzeba dużo, dużo więcej pieniędzy. I to musi objąć wszystkich, a nie tylko niewielką stosunkowo w stosunku do całości ilość gospodarstw domowych. Krótko mówiąc, coś trzeba zrobić. No ale jeśli chodzi o taką metodę najprostszą, składanie projektów ustaw z podpisami posłów, no to ta metoda całkowicie zawodzi. W związku z tym trzeba użyć innej i tą metodą jest właśnie zebranie podpisów pod społecznym projektem. Właśnie do tego przystępujemy. Do tego przystępujemy. To będzie zbieranie przez posłów, zarówno tych uczestniczących w obecnej kampanii, jak i tych nieuczestniczących. Takie podpisy będzie można złożyć także w biurach poselskich. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie, a odpowiedni komitet został już zarejestrowany, bo to trzeba mieć u marszałka zarejestrowany komitet, złożyć projekt, który nie może być od razu odrzucony. Trzeba będzie nad nim podjąć pracę, trzeba będzie procedować. I to jest bardzo ważne, no bo to jest po prostu środek nacisku. My nie ukrywamy, że chcemy skłonić władzę ku temu, by z tej drogi, którą w tej chwili podjęła, zrezygnowała. To ma oczywiście szerszy kontekst. No, jest ten kontekst, o którym często mówimy, kontekst polityki rozwojowej. Myśmy taką stosowali, polityki ambitnej. No i kontekst polityki antyrozwojowej, która między innymi obejmuje działania zmierzające do tego, żeby stopa życiowa w Polsce spadała, by w ogóle polska gospodarka nie przechodziła na ten wyższy etap, stąd rezygnacja z różnych wielkich przedsięwzięć i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym już wielokrotnie mówiliśmy, więc nie będę tego powtarzał. To jest takie posunięcie o charakterze bardzo prospołecznym, ale wpisujące się także w coś znacznie szerszego. W tą perspektywę Polski, która dogania Zachód, Polski, która jest gospodarczo silna, co za tym idzie, może być silna także militarnie, politycznie, może być po prostu bardzo znaczącym państwem. Polski, która będzie w stanie się bronić, bo to też dzisiaj jest coś ogromnie istotnego.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. Teraz głos zabierze przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, 5 miesięcy temu powstał rząd Tuska, rząd koalicji 13 grudnia. Teraz ten rząd próbuje wydrenować kieszenie Polaków, wydrenować kieszenie polskich gospodarstw domowych. Pan premier Kaczyński powiedział o podwyżce cen energii ponad 30%, gazu ponad 40%. Jeszcze warto dodać do tego fakt, że również podwyżka będzie dotyczyła samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw. W związku z tym możemy się spodziewać, jest to pewne, że w konsekwencji firmy będą bankrutowały i wzrośnie bezrobocie, bo kolejne miejsca pracy będą po prostu likwidowane. Żeby temu zapobiec, wnieśliśmy inicjatywę ustawodawczą, obywatelską, związaną właśnie z zatrzymaniem tego procesu. To już jest kolejna konferencja z cyklu Lepsze życie Polaków. My jesteśmy wiarygodni, Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. Kiedy rządziliśmy, zatrzymaliśmy wzrost cen poprzez tarczę. Trzeba utrzymać właśnie taką metodę ochrony gospodarstw domowych. Nasz projekt różni się od tego, który przedstawia rząd koalicji 13 grudnia, tym, że nie będzie żadnych podwyżek, jeżeli ten projekt oczywiście zostanie przyjęty. I tak jak wspomniał pan premier Kaczyński, złożyliśmy odpowiedni projekt ustawy. Zresztą było tych projektów kilka. Dotyczyły one podsumowania 100 dni rządów Tuska. No, te projekty spoczywają gdzieś w czeluściach gabinetu marszałka Hołowni. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby wyjść z inicjatywą obywatelską, inicjatywą ustawodawczą. I rzeczywiście marszałek Sejmu wydał postanowienie, na podstawie którego potwierdza zarejestrowanie komitetu obywatelskiego, który przystępuje do zbierania podpisów. A więc w każdym mieście, w każdej gminie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, działacze Prawa i Sprawiedliwości będą zbierać podpisy pod tym projektem. Mamy 3 miesiące na zebranie podpisów. Bardzo prosimy o to, żeby wszyscy ci, którzy nie godzą się na drenaż kieszeni polskich gospodarstw domowych, taki podpis złożyli. Można zatrzymać te podwyżki, które funduje Tusk już od 1 lipca. Dziękuję. Jeszcze może dodam, że ta podwyżka dla przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji, także instytucji samorządowych, społecznych, szkół, szpitali, to jest z 500 do 592 zł, no więc to także jest podwyżka bardzo poważna, obciążająca i no, na pewno proinflacyjna. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przejdziemy do serii pytań, ale bardzo proszę dosłownie o 2, maksymalnie 3 pytania z uwagi na ograniczony czas i napięty kalendarz pana premiera. Bardzo proszę, po jednym pytaniu na redakcję. Spokojnie, obsługujemy. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Premierze, panie ministrze. Monika Miller, Polsat News. Mam pytanie odnośnie tego, co padło na konferencji. Mówicie państwo, że zbieracie, rozpoczynacie zbiórkę podpisów. Chciałam zapytać, czy także planujecie konsultacje z klubami w tej sprawie? No i jaka jest realna szansa na to, że ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości no, przejdzie, mówiąc wprost? I drugie pytanie, sprawy bieżące, jeśli pan premier pozwoli. Pytanie dotyczące wszczęcia przez prokuraturę śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika. Sprawa dotyczy użycia śmigłowca Black Hawk podczas pikniku w sierpniu ubiegłego roku. I ostatnie pytanie, tutaj pan minister wspomniał. Panie redaktor, naprawdę 3 pytania. O rządzie premiera Donalda Tuska, więc jaka jest ocena państwa, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu premiera Donalda Tuska? Dziękuję. Proszę państwa, ocena, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, no to można powiedzieć, koniec, jak każdy widzi. Po prostu ten rząd był zły i po rekonstrukcji będzie w dalszym ciągu zły. To jest charakterystyczne, że to, że ludzie, no szczególnie obciążeni tymi miesiącami niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji, a przynajmniej duża część tych ludzi
odchodzi w tej chwili prawdopodobnie, bo nie znamy wyniku wyboru do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o to wszczynanie postępowań karnych w sprawach jakichś wyjaśnionych skądinąd, i tam były chyba sprawy jakichś opłat, drobnych zupełnie kwestii, no to po prostu jest to polowanie na przeciwników politycznych. Gdybyśmy chcieli stosować takie metody, to naprawdę można by wytoczyć no, dziesiątki, setki procesów w ciągu tego czasu. Oczywiście my wiemy, jakie są sądy i że w tym wypadku te sądy, które nigdy nie zostały po 1989 roku zreformowane, no, broniłyby starego postkomunistycznego, kondominialnego, to znaczy rosyjsko-niemieckiego czy niemiecko-rosyjskiego układu w Polsce i ludzi tego układu. Ale tego rodzaju przedsięwzięcia można by podejmować. I wreszcie pytanie pierwsze. Dotyczące konsultacji, proszę Państwa. My zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy, ale wie Pani, rozmowa wymaga pewnego poziomu kultury. Nasza lista do Parlamentu Europejskiego może się komuś nie podobać. To jest zupełnie normalne. Ale na przykład, jeżeli ktoś pełniący bardzo wysoką funkcję państwową nazywa ją nie listą śmierci, jak ja ją nazwałem, bo po prostu jest ostra konkurencja. I tak się nie jeden raz mówiło, tylko listą, proszę wybaczyć słowo, śmierdzącą. To po prostu jest już tak nisko, że trudno rozmawiać, no, naprawdę trudno rozmawiać. No, jest kwestia pewnego poziomu. No, ten poziom polskiej kultury politycznej został w sposób celowy, sądzę, że z inspiracji zewnętrznych, no, kompletnie zniszczony przez Platformę Obywatelską, a teraz jeszcze inni się do tego dołączają, bo akurat nie jest osoba z Platformy Obywatelskiej. No, coś bardzo, bardzo niedobrego i utrudniającego rozmowę. No, ale jeżeli ktoś by chciał poprzeć tą naszą inicjatywę, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby o tych sprawach rozmawiać. Natomiast no, tego rodzaju przeszkody, nazwijmy to przeszkodami kulturowymi, też rzeczywiście istnieją, bo można powiedzieć, ręce opadają, jeżeli się słyszy ze strony kogoś, kto, powtarzam, pełni naprawdę bardzo wysoką funkcję, tego rodzaju określenia. I no jest też takie pytanie, czy ten człowiek naprawdę trafił do polityki z kabaretowej sceny w sposób, no, który przyniesie jakieś korzyści społeczeństwu. No, można mieć ogromne wątpliwości. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bartłomiej Mieślak, TVN24. Panie prezesie, panie przewodniczący, o tym, co dzisiaj w pałacu. Deklaracja z obu stron, Andrzej Duda, Donald Tusk, o wzajemnej współpracy dotyczącej polityki zagranicznej, spraw bezpieczeństwa, no, ale też kwestii polskiej prezydencji. Cieszy panów takie złagodzenie tonu? Jak pan myśli, panie prezesie, dlaczego prezydent tak publicznie naciska na dwa szczyty podczas prezydencji bez konsultacji z rządem, co obie strony zgodnie przyznały? No i jeszcze druga sprawa, szybko, komisja do spraw Pegasusa. Czy osoby z Prawa i Sprawiedliwości, czy też powiązane z państwa obozem, teraz będą stosowały taką taktykę jak Mikołaj Pawlak, czyli nie będą zeznawać, będą wychodzić z komisji śledczej? Czy to ma związek z tymi doniesieniami, które się pojawiły, że mogły być inwigilowane Pegasusem osoby z obozu Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to jest to pytanie, które warto skierować do pana prezydenta i do premiera. Dlaczego akurat w tej chwili mamy do czynienia z takim złagodzeniem języka? Ja, znając praktyki Tuska, choćby w czasach, kiedy prezydentem był mój świętej pamięci brat, no, nie przypisuję temu jakiegoś większego znaczenia. No, to w gruncie rzeczy może być chwila. Jeden dzień, czasem to była nawet jedna godzina tylko. Więc nie będę tego w tej chwili komentował. Jeżeli chodzi o sprawy związane z Pegasusem, to tutaj mamy do czynienia z problemem prawnym. Tutaj nastąpiło zabezpieczenie. Ta taktyka, właściwie retoryka, bo to jest tylko retoryka,
Platformy Obywatelskiej, że wystarczy powiedzieć, że coś jest pisowskie, to w związku z tym to już nie istnieje, już jest poza systemem prawnym. No, oczywiście jest dla nas nie do przyjęcia, to my też byśmy mogli tego rodzaju podejście stosować, każda partia mogłaby stosować tego rodzaju podejście. To jest intencjonalne, jest to po prostu niszczenie państwa polskiego, w moim przekonaniu intencjonalne, zlecone z zewnątrz niszczenie państwa polskiego i oczywiście my się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego podporządkują. Proszę Państwa, powtarzam, my uznajemy, że Trybunał funkcjonuje, a to, że jego skład się nie podoba, to jest zupełnie inna sprawa. Nam się też nie podobały różne składy poprzednie Trybunału Konstytucyjnego. Przecież przez lata, no akurat ja, no koledzy są młodsi, ale jeżeli chodzi o pana przewodniczącego, to on mimo młodego wieku, właściwie od początku uczestniczył w życiu publicznym, od 89 roku w tym legalnym. No przecież doskonale pamiętamy, jak to było, kiedy to okazało się, że z jednej strony nie wolno sądów ruszyć, z drugiej strony, a powinny być radykalnie zreformowane, a po drugie w ogóle nie wolno komentować wyroków sądów. Ja dziesiątki razy od kilkudziesięciu lat mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś zostaje sędzią, to Duch Święty na niego zstępuje. I krytyka jest dopuszczalna, ale to nie oznacza, że można po prostu mówić, że to nie istnieje i że tego nie ma. A w tym pierwszym okresie skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem profesora Tyczki był dokładnie taki sam, jak w okresie komunistycznym, kiedy no, już chyba nikt tutaj nie będzie bronił tezy, że nie łamano w sposób drastyczny prawa i ci ludzie się na to zgadzali. I mimo wszystko ta sytuacja trwała, więc od chwili, kiedy została zmieniona, bo po jakimś czasie no, wygasły tam te kadencje, powołano nowe osoby, różne. I to mogło się nam podobać albo nie podobać, a żeśmy to uznawali, ale to oczywiście obecny skład Trybunału także uznajemy i w związku z tym uważamy, że jeżeli ktoś wzywa do tego, żeby tego nie przestrzegać, wydrwiwa to, no na różne sposoby, nie będę tego w tej chwili cytował, no to po prostu wpisuje się w politykę siania anarchii, rozbijania państwa polskiego, w taką antypolską robotę. Mam nadzieję, że przyjdzie czas jej oceny także przez odpowiednie trybunały. Tylko już takie, które będą oczyszczone z elementów obcych, agenturalnych, albo takich, które się skompromitowały, czy to przed 89 roku, czy po 89 roku. Ja chciałbym dodać w odpowiedzi na pierwsze pana pytanie, że ja nie zauważyłem takiego tonu w ustach Donalda Tuska. Nie oglądałem relacji na żywo, natomiast w mediach społecznościowych widziałem wypowiedź, że Tusk chwalił podpułkownika Sienkiewicza za jego akcję. No to proszę państwa, przejmowanie siłą telewizji publicznej, mediów publicznych, no to jest działanie wbrew prawu, urągające tym elementarnym standardom demokratycznym. Dwa razy w historii Polski zdarzyło się wyłączenie sygnału telewizji polskiej. 13 grudnia 81 roku i 20 grudnia 2023 roku. To jest jeden wielki skandal. A więc tego tonu, zmiany tonu nie usłyszałem. Przyznaję, że widziałem fragment. No i druga sprawa, co do filozofii, co do tych oszustw, których dopuszcza się Tusk, to wspominał pan premier Kaczyński, ale warto to ująć w kontekście wypowiedzi dzisiaj porannej byłego prezydenta Komorowskiego w jednej z rozgłośni radiowych, w której to były prezydent Komorowski mówił wprost o ich podejściu do spraw tych najważniejszych. Oni są po prostu niewiarygodni. Oni wprost twierdzą, że należy kłamać, że ludzie lubią być oszukiwani. No to jest horrendum. To nie ma nic wspólnego z demokracją. Jedną z podstawowych zasad demokracji jest wiarygodność. Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. My wypełniamy zobowiązania, które zaciągamy w kampanii wyborczej i tym się odróżniamy, również tym się odróżniamy od polityków dziś rządzących z koalicji 13 grudnia.
Panie redaktorze. Po tych relacji Donald Tusk powiedział, nic mnie z prezydentem absolutnie nie dzieli w sprawach bezpieczeństwa. No to jeżeli to rzeczywiście wymaga dłuższej dyskusji, ale jeszcze jedna cecha taka właśnie postępowania Tuska. Proszę Państwa, zagrożenie wojenne. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. A co robi Tusk? Czy spaja polskie społeczeństwo? No nie, dezintegruje, atakuje. To wszystko świadczy o jego intencjach. Gdyby rzeczywiście poważnie traktował zagrożenia, to przecież by się tak nie zachowywał, chyba że no, te zagrożenia wykorzystuje w imię własnych interesów, które godzą w podstawowe interesy naszej ojczyzny Polski. Szanowni Państwo, z uwagi na napięty grafik i kalendarz pana premiera będziemy musieli kończyć naszą konferencję prasową. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za pytania. Ruszamy z naszą inicjatywą obywatelską Stop Podwyżką. Od lipca zachęcamy do składania podpisów pod projektem ustawy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Premierze. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo.